Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj placki ziemniaczane, takie bardzo szybkie. Ostatnio w naszej firmowej stołówce pojawiły się placki ziemniaczane, oczywiście wszyscy się na nie hurtem rzuciliśmy i rozpętała się dyskusja, czy placki ziemniaczane są pracochłonne do zrobienia, czy niepracochłonne. Moim zdaniem nie są pracochłonne, jeśli podejdziemy do nich bardziej nowoczesną metodą, a nie tak jak robiło się to kiedyś, ścieranie ziemniaków na tarce. Już moi rodzice ułatwiali sobie życie, na przykład w ten sposób, że wkładali ziemniaki do sokowirówki i później łączyli je z odrobiną soku i w ten sposób nie trzeba było ich trzeć. A placków ziemniaczanych u nas w domu naprawdę szło bardzo dużo, bo wszyscy je bardzo lubiliśmy, więc rzeczywiście trzeć taką ilość ziemniaków byłoby co robić. Ja dzisiaj skorzystam z pomocy blendera. Równie dobrze można skorzystać z maszynki do mielenia z nakładką do ścierania ziemniaków. I zacznę od tego, że ja do placków ziemniaczanych zawsze dodaję odrobinę cebulki i czosnek. Czosnek i cebulę posiekam, kroję go na mniejsze kawałki i od razu dodaję do blendera. Cebulę na kilka półplastrów, mniej więcej 3-4 półplastry i drobno je siekam. Niezależnie od tego, czy robię placki na słodko, czy w wersji wytrawnej, tak czy tak dodaję cebulę i czosnek, bo one bardzo fajnie wydobywają smak z ziemniaków, no i placki są po prostu smaczniejsze. Ta ilość cebuli i czosnku nawet w plackach na słodko nie zabije. Teraz bohaterzy tego dania. Zazwyczaj biorę 4-5 takich średniej wielkości ziemniaków. Dzisiaj mam trochę mniejsze. Na oko ilość jest ta sama, więc pozwoliłam je sobie zważyć 300 gramów. Ziemniaki kroję w mniejsze kawałki i wkładam do blendera. Gdyby było ich za dużo, to można je siekać partiami, a te bardzo gładko zmiksowane ziemniaki przekładać na sito. Ja mam sprawdzone, ta ilość do blendera spokojnie się zmieści. Zostały mi jeszcze dwa. Najpierw posiekam te ziemniaki z mniejszą objętość i wówczas dołożę te dwa ostatnie. Miksuję pulsacyjnie, zbieram jeszcze tylko ziemniaki ze ścianek, tak żeby rzeczywiście gładko wszystkie były zmiksowane. I gotowe. Pachną bardzo delikatnie, czosnkowo i cebulowo. I o to chodzi. Masę przekładam teraz na sito. Ziemniaki oczywiście muszą odcieknąć. Ziemniaki zaczęły już puszczać sok. Idzie to naprawdę bardzo szybko. Przysypałam je z wierzchu mniej więcej łyżką mąki, po to, żeby ziemniaki nie ściemniały. Jest to opcjonalne, nie trzeba przysypywać. A ta mąka i tak później przyda się do ciasta. I wrócę za 10 minut, kiedy ziemniaki odciekną i będą gotowe do dalszego etapu. No i po 10 minutach sytuacja wygląda tak. Soku na dnie miski zebrało się dość sporo. Teraz go odlewam, ale bardzo delikatnie, dlatego że na dnie miski zebrała się jeszcze naturalna mączka ziemniaczana z ziemniaków i tę chciałabym zachować. Zatem zlewam po prostu sok. A tę mąkę ziemniaczaną, jak widać, trochę jej tutaj jest, wykorzystam do ziemniaków. I teraz do tej miski przekładam ziemniaki razem z mąką, którą dodałam na początku. I mieszam je, rozprowadzając tą mączkę z dna w ziemniakach. Jak to cudownie pachnie. I teraz dwa całe jajka. I baza ciasta gotowa. Teraz to tylko uzupełniam mąką do pożądanej konsystencji ciasta. Myślę, że oprócz tej jednej już dodanej jakieś kolejne dwie łyżki tutaj dodam. Można tu dodać mąkę ziemniaczaną, ja dodałam zwykłą, pszenną i dominować to mają ziemniaki, zatem tak w zupełności wystarczy. Ciasto jest gotowe, dodaję jeszcze odrobinę soli do smaku, słone byłyby niedobre. Można dodać także tutaj czarny, najlepiej świeżo mielony pieprz, ja pozostanę na soli. I teraz wspomnę o dodatkach. Z tak przygotowanego ciasta można smażyć placki ziemniaczane klasyczne, zarówno na słodko, jak i na wytrawno, do różnego rodzaju sosów, gulaszy, mięs itd. Ale ciasto można wzbogacić także osobnymi dodatkami. Na przykład można tutaj dodać pokrojoną drobno w kostkę i podsmażoną salami, bądź nie podsmażoną, dodać ją surową, boczek, cebulkę,
szynkę drobiową, drobno posiekaną paprykę, czy na przykład świeże zioła. Po prostu takie dodatki, jakie lubimy i uznajemy do ziemniaków. Całość wymieszać i z tej masy z dodatkami smażyć placki, tak jak klasyczne placki ziemniaczane. Rozgrzewam zatem patelnię z niewielką ilością oleju roślinnego lub takiego tłuszczu, na jakim lubicie smażyć placki. Oleju tyle, żeby pokrył dno patelni. I kiedy tłuszcz już jest dobrze rozgrzany, kładę łyżką porcję masy, formuję placki i smażę po kilka minut z każdej strony na złocisty kolor. I gotowe 3-4 minuty z każdej strony i można zdejmować. Placuszki są chrupiące, złociste, ładnie zrumienione. Przekładam je teraz na metalową kratkę ruszt, żeby stygnąc nie zaparowały i smażę kolejną porcję placków. Podaję oczywiście na gorąco z ulubionymi dodatkami w naszej dzisiejszej wersji z kwaśną śmietaną, odrobinką soli i pieprzu. Naprawdę coś przepysznego. Placki są gorące, złociste, chrupiące, przepięknie prezentują się na talerzu. Są także bardzo smaczne i banalnie proste do przygotowania, jak sami widzieliście. Zatem ja gorąco zachęcam do ich usmażenia. Na koniec jak zawsze życzę smacznego i zachęcam. Spróbujcie ich, bo są naprawdę przepyszne.